Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Witki Gamer. W dzisiejszym hashtag 17 odcinku z Brawl Stars nagram dla was poradnik, jak grać prawidłowo z Ademiarzem. A w dzisiejszym odcinku zagram dla was LP Rimem dla widza. W dzisiejszym odcinku zagram dla was raz, dwa, trzy, cztery misje. I to będzie na dzisiaj tyle. Ale zanim to, to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszą Mylobic, pozdrawiam Laisika, pozdrawiam Baster HG, pozdrawiam Ksajo, pozdrawiam Barnaba Ostrowskiego, pozdrawiam Barnabę, pozdrawiam Garna, pozdrawiam Mamuśkę Lunet, pozdrawiam Noemix, pozdrawiam Najta, pozdrawiam Karola Fliza Wiśniewskiego, pozdrawiam Ajaxa, pozdrawiam Jakuba, pozdrawiam brata Antoniego, pozdrawiam Stosa, pozdrawiam McDonald Krab, pozdrawiam Jesus Gaming, pozdrawiam Jezusa z Nazaretu, pozdrawiam Dextera, pozdrawiam Co, pozdrawiam Nawiedzonego, pozdrawiam Bambusa, pozdrawiam Sekretiwa, pozdrawiam Lubczyko TM, pozdrawiam Kingę Górską, pozdrawiam Alanka Szczurka, pozdrawiam Sebastiana Anczaka, pozdrawiam Samka Piotra Kuzińskiego, pozdrawiam Dominika Szczepińskiego, pozdrawiam Dobrowola, pozdrawiam Maxwell, pozdrawiam Aru733, pozdrawiam Czarnoksiężnika, pozdrawiam Mocny Siuwak, pozdrawiam Krzysztofa Problema, pozdrawiam AXLO05, pozdrawiam Magdę z Lublina, pozdrawiam Krzysztofa Kani, pozdrawiam Najka, pozdrawiam Kamila Rada, pozdrawiam Testo, pozdrawiam Westfala Abuka, pozdrawiam Francinek, pozdrawiam Lawraszu, pozdrawiam Petsona, pozdrawiam Franka Cinkę, pozdrawiam Matrixona, pozdrawiam MJ, pozdrawiam Nowala, pozdrawiam Mamę Papiego, pozdrawiam Czarnoksiężnika, pozdrawiam Jonie Ober, pozdrawiam Jana Skanta, pozdrawiam Leżajski, pozdrawiam Leżajski i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, a teraz pokażę wam, jak grać znakomicie tym LP Rimo. No to uważajcie. Nakierowujecie tą strzałkę na zadamiarze i walicie w nich jak tylko możecie, więc gramy przeciwko Mortisowi, Tarze i Bibi. 10 tysięcy punktów mocy. No i widzicie. Trochę musi mi się odnowić życie. I widzicie? Sprawa załatwiona. Boksujemy Tarę! Jeszcze raz boksujemy Tarę! Boksujemy Mortisa! I załatwiliśmy Mortisa. Widzicie, jaki on jest dobry? Mortis, to znaczy Tara, przepraszam, mnie załatwiła. Denis strzelił gola. El primo is here. Oj, genę, genę. Co z ciebie wyrośnie, genę. I teraz załatwiono. I pozdrawiam Mikołaja Ratajczyka. Robimy zwałkę na Bibi.
i robimy z wałka na tarę. Niestety tu przegraliśmy, ale może następne wygaramy. Gramy teraz co innego. Pojedynek. Może w pojedynku coś zdziałamy. Tom to na pewno pokonam. Ale z tamtym będzie mi to trudniej. A może nawet ta coś na mnie szykuje. Muszę uciekać, bo ona jeszcze coś na mnie szykuje. I niestety. Przegrana. Rolet Store. No i Jessie na wszystkich pokonała. Nie no. No to knockout. Wszystko jedno. Byle żeby nie było żadnej porażki, tylko jakieś zwycięstwo. Gramy przeciwko Rico, Bibi i Edgarowi. Może z nimi wygramy. I fajna muzyczka w tle. Super! Po prostu super! Jest dobrze. Jak nie tu, to może dalej coś zrobimy. Nie. Ja bym nie zniósł, jakbyśmy tu przegrani. Ale ten Edgar jeszcze czyha. Nie. Jest! 1-1! Prawie abyśmy się pożegnali ze zwycięstwem. Nie. Dobrze, dobrze. Piratka może coś zrobi, ale musi uważać. Jest! Wygrana! No w końcu! Jest wygrana! Mówiłem, że El Primo jest dobry, tylko trzeba nim boksować tak, żeby trafić w przeciwniku. Mityczne? Oczywiście wzmocnienie dodajemy sobie. W parze gramy oczywiście i to już będzie ostatnia misja.
Ale przegramy, ale nie wiadomo ile. Może 3-1 albo będzie remis 2-2 w bilansie. Więc wystrzegajcie się tych błędów. Gramy przeciwko Szeni, Sergiowi, Jesse i tak dalej. I Dynamajkowi. Boksujemy te powerboxy teraz. Niech się poweliminują. To wszystko na dzisiaj. Przegraliśmy niestety 3-1, ale i tak się super bawiliśmy. Co nie, widzowie? No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przefajny odcinek, jak gra się poprawnie za Dymiarzem El Primo, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć, sipa, narka.